Tutaj Stardropa jednego. Legendarny. Siemanko widzowie, witam was w kolejnym odcinku. Tutaj macie komentarze, od razu wstawiam. Nie spodziewałem się takiego zaangażowania pod ostatnim odcinkiem, bardzo wam dziękuję. Zaczynamy dzisiaj challenge przez godzinę. Zobaczymy, ile uda nam się osiągnąć. Za chwilę zaczynamy, mamy dosłownie minutę, także wy zostawiacie łapę w górę, subskrybujcie i napiszcie komentarz, jaki jest wasz ulubiony zadymiarz. Zobaczymy w ogóle, ile zwycięskiej pasy uda nam się osiągnąć. Odblokowałem tutaj jeszcze peny, bo miałem do wyboru, czekajcie, gdzie to jest, wam pokażę za chwilę. Codzienny prezent tutaj mamy, odebrałem, ja wolałem penę, no bo ja lubię taką na daleko bardziej postaci, ale może mi się to zmieni. Także słuchajcie, 4:30 screena zrobiliśmy, tutaj będziecie widzieć, także lecimy, zaczynamy. Delfinka, dołączaj do nas. Pani Delfinko, możesz się przywitać teraz. Siemanko wszystkim. No, jest z nami pro player. I tutaj te wszystkie komentarze też gdzieś tam pewnie w tle wstawię, no bo naprawdę bardzo dużo pisaliście. Pisaliście też, że boty są do 100 pucharków. Nie wiem, czy to jest prawda, możecie napisać w komentarzu. No i pamiętajcie, żeby napisać waszego ulubionego zadymiarza. Jestem ciekawy, co tam macie za ulubione postaci. Kurde, no na razie będzie łatwo, nie? Zobaczymy, ilu udało nam się, czy wszystko wygramy, każdy meczek. Dobra, stawiamy sobie tutaj działko. No i ja lubię, tak jakoś wiecie, ja nie jestem taki bardzo ofensywny gracz, więc ja lubię takie postaci właśnie jak Tick, jak Penny, trochę polubiłem też Piper. Ale Dynamite zostanie dziadem na zawsze, więc niech nikt, no właśnie, nikt się nie obraża, bo ktoś się obraził już na mnie. No, no, to pozdrawiam tę osobę tutaj, co napisała to. To są tylko żarty, ale nie lubię tej postaci po prostu. Nie, ja ogólnie nie lubię właśnie, Dynamite'em jakoś nie lubię za bardzo grać. Ale no jakby aż tak mnie irytuje, więc dla mnie jest... Nie najbardziej, bo ja zawsze pierwsza ginę od niego, neutralna. Sami widzieliście ostatnio, po prostu przepowiedziałam swoją przyszłość. Mnie irytuje właśnie, jak on ma, jak on jest na przykład razem, znaczy przeciwko mnie, kiedy mam postać, wiesz, taką, gdzie nie mogę go złapać, no. No, jest taka mapa słaba, no to wtedy mnie irytuje, ale tak to nie. No dobra, słuchajcie, no zwycięska pasa 8, także jest całkiem spoko. Myślę, że może się udać wszystko tu wygrać i przez godzinę właśnie, o, epicki, zobaczmy, start drop, no dobra, monety. Teraz tak, wy obstawiajcie też w komentarzu, ile uda się uzyskać pucharków. Mam, zacząłem z pucharkami 102, tak? Miałem 102 pucharki, no to będzie w odcinku, będzie widać, tam ponad 100 lekko. Także teraz obstawiajcie w komentarzu, ile będziemy mieli pucharków na koniec i ty, Delfinka, też obstawiaj teraz. Ja tak sobie po prostu strzelam, że 500. Ja obstawiam, że będzie 400 pucharków. Jest 4:35, słuchajcie, a my jedną gierkę tylko zrobiliśmy, także no słabo jak na razie to wygląda. Także musimy teraz pod rząd po prostu grać, bez przerwy. No, jedziemy, jak najszybciej. Dobra, nie wiem, nie, co... Nie, jeszcze jakby oni chociaż nie uciekali. No. Patrzcie, co ten bot robi, nie? Ej! Co? Nie wierzę, widzieliście to? Widzieliście to? Delfinka padła, nie wierzę. Ja się zablokowałam. A to jest chyba gracz. To jest bot. Tak? Wysyła takie emotki, to jest bot. Dobra, kurczę. Ej, no nie jest tak łatwo, ty. Ej. Patrz, dojechali nas. Widzowie, wstyd jak nie wiem co, nie? Ej, no ta Jessie mi robi. Masz tą piłę. Jezu. Dobra, mamy, idziemy. Ja idę z El Primo, bo Delfinka tutaj dzisiaj coś słabo, nie, naprawdę. Nie. Trzymaj. No i pięknie, dobra, mamy. Pierwszy, ale no nie chyba idzie tak szybko. Będzie niż duo. To będzie szybciej? No. No zależy, no jak strzelisz szybko dwie bramki, to tak, bo tak to będzie ciężko. Dobra, dawać go. No i dobra, teraz idziemy. Ja dystansu nie trzymałam od tej szprajownicy i mnie cały czas ten robiło. Aj. Kurczę. No, teraz? Nie. Dawaj, strzelaj. Jest, mamy. Widziałeś co on robiła, ta Jessie? Nie. W bramce stała, w środku tam. Mamy kredyty, 350 kredytów do odblokowania i ja chyba Jessie też odblokowuję. Dobra, czyli mamy kolejną postać. No i słuchajcie, naprawdę bardzo dobrze mi się gra na nowym koncie, bo mówię, co chwilę coś nowego, to jest tak fajne. I Poco też, a nie, dobra, okej, okay, czyli... Nie, też, o, czyli udało się już, no, czyli takiej Delfinka. No, tak samo. Teraz Jackie, okej. Okay. Słuchajcie, mam jeszcze do tutaj Stardropa jednego. Legendarny. Chyba postać. Chyba postać, zobaczmy. Tak jest. A nie, dobra, co do peny. Ale przebranie, o, to fajne. Podoba mi się ten kluczek. Nie? Ja też. Ty byś chciała, nie? No. O, Delfinka smutna. Od razu go ubieram. Zobaczcie, ale mam strój. Aha. O tak. Zobaczcie, co tu się wydarzyło. Mamy już 15 zwycięskiej pasy. No i do odblokowania wydarzenia drużynowe kolejne. Także mamy to. Mamy napad i knockout. Ale chyba tego nie będziemy grali, bo na razie zadyma bardzo szybko idzie, więc raczej będziemy to cały czas kontynuować. I mamy, słuchajcie, 300 pucharków. Kolejne wydarzenie specjalne. Także wszystkie wydarzenia chyba mamy. No jeszcze nie, dobra, nie wszystkie. No ale te, co trzeba. Co najważniejsze są, to mamy. Dostajemy klejnoty. Star dropik może jakiś. O, mityczny. No. Co tu będzie? Nie. I nowa postać, tak jest.
Żałosne. Słuchajcie, Delfinka ma już 156 pucharków na nim, więc jeżeli według waszej teorii od ponad 100 zaczynają się gracze, no to niedobrze, bo... Ej, bot stoi, nasz bot. No właśnie, bo możemy przegrać ten mecz, także niedobrze. No i właśnie chyba tak jest. No ale mamy bota, dlaczego my dostajemy bota? Właśnie, my dostajemy bota, słuchajcie, który w ogóle nie gra, widzicie? On stoi, totalnie nic nie robi, nie wiem dlaczego, czy to jest jakaś forma ukarania nas, czy o co tu chodzi, nie wiem, ale... To się postarać, żeby wygrać, a nie. Nie jesteśmy w stanie. Nie, no właśnie ty miałaś wziąć i mniejsze pucharki. Delfinka właśnie teraz w tym momencie sprawiła, że chyba przegrywamy ten mecz. No jeszcze możemy to wygrać. To będzie pierwszy, najcięższy mecz, słuchajcie. No jeszcze mamy minutę na odkucie się, zobaczymy. Nie, on idzie, chyba. No już koniec. Przegrana, tak jest. No bo co nasz bot robi? No to koniec, no niestety, to jest też bot. I strzeli bramkę. To jest chyba pierwszy bot, który w ogóle strzelił bramkę. Ale już strzelił bramkę, już ma wolne, bo widzicie, już stoi. Już ma wolne. Fajrant, już koniec, ile można. Dobra, ten meczek był łatwy. Szkoda, tak kurde żałuję tamtego meczu, nie? Powiem wam naprawdę. On zaraz będzie płakać. Dawaj, nie, widzisz? Nie, ten znowu nie gra. Dalej, bot. No i co zrobić? Dawaj tą piłkę. Wymuś to na nim, psychicznie. W składzie zostało niecałe 15 minut, 14 minut dokładnie. Można uznać by 15, ale niech będzie do pełnej czwartej, przepraszam, do 5.30. Dobra, mamy 450 punktów mocy, więc odblokowuję też Jackie, bo Delfinka to ma. I do tego chyba jeszcze powinienem kolejną postać, bo Delfinka mówi, że dwie odblokowała. Więc zobaczmy. Kogo ja tu biorę? Broka oczywiście, tak jest. I chyba mam tyle punktów, tak, dobra. A ty wzięłaś kogo? Broka. Też Broka? No, chociaż ja nim też nie umiem grać. Dobra, no to mamy. Szybko, szybko. Kogo ja tu biorę? Bow, ja chcę. Bow, okej. Jedna z ostatnich gierek, słuchajcie, 5.21, zależy jak to wszystko pójdzie. Ile jeszcze? Z dwa mecze obstawiam, że zagramy, no i wtedy już koniec, także... No, prawdopodobnie 420-430 pucharków będziemy mieli. Gdyby była ta zwycięska pasa, to może 450-70. Delfinka w kasku BHP chodzi. Ej! Co? Delfinka, nie wierzę. Ten kask ci chyba przeszkodził. Ale mi zasłania oczy. Teraz. Bierzcie, bierz. No i na koniec jest tragedia, bo przegrywamy. Chyba, że jeszcze złapiesz tą piłę? Okej. Okay. Najgorszy mecz na koniec, nie? Najgorszy jaki może być. No ale to jest właśnie gra z botem, no niestety. Chyba to był bot, a jak nie bot, no to nie wiem, grał bardzo słabo. Także co, odblokowujemy spraya jeszcze. Także odblokowałem, słuchajcie, 5 zadymiarzy, 463 pucharki. Oczywiście misję odblokowałem, wszystko praktycznie, co tam mogłem, z karnetu tyle. Także piszcie waszego ulubionego zadymiarza i to tyle. Challenge godziny dobiega końca. Dziękuję wam bardzo serdecznie za oglądanie. Do kolejnego, trzymajcie się, na razie. Siemanko.